Witam Cię. Tym razem kręcę sobie filmik z nad Doliny Dunajca. Właśnie tędy przebiega droga pienińska do Czerwonego Klasztoru pod prąd Dunajca przełomem wśród pięknych pienin, między innymi nad Sokolicą, innymi górami z trzema koronami na czele. Proces grupowy. Zapisałem się na kurs przewodnicki, w związku z czym włączyłem się w realia i strukturę nowej grupy, która już od roku razem się kursuje, jeździ na wyjazdy. Nagle przyszedł nowy członek, Paweł P. Kto to jest? Wszyscy są nieufni. Nie znamy go. Nie znamy tego gościa. Coś jest z nim nie tak. Więc musimy go wybadać. Jak to się dzieje? A także na początku się do niego nie odzywamy, traktujemy go trochę na uboczu, trzeba gościa przetestować. W związku z czym, jeśli chodzi o robienie zdjęć, a stoję blisko, nie prosi się mnie o robienie zdjęcia, tylko zaufaną osobę. Jeśli chce się pogadać, nie przychodzi się do mnie, tylko do zaufanej osoby i tak dalej. Ale wszystko jest przełamaniem. Po pierwszym wieczorze, pierwszej imprezie, pierwszej wódeczce, wszystko nagle nabiera kolorów. I ten proces zaczyna się tworzyć i dopuszczają Cię wtedy do siebie inni